Jest. O kurde. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam na kolejnym filmie z serii Ultralight. Jesteśmy od rana nad Sanem. Przyjechaliśmy, to było minus 2,5 stopnia. Przymrozek, był zimno. Teraz już jest godzina 9. Albo może 10. Nie wiem. I jesteśmy na odcinku pstrągowym i próbujemy złowić pstrągi. Niestety marnie to idzie. Jedyna ryba od rana to kleń, którego za chwilę zobaczycie. No i poza tym tak to się nic nie dzieje. Jakieś ryby się spławiały, ale żadna nie chciała uderzyć. Także w dzień ma być chyba 11 stopni dzisiaj. Świeci słońce, lekko wieje wiatr, także pogoda nawet spoko. Żeby jeszcze te ryby brały, to by było już w ogóle fajnie. No, jak widzicie, z tym ultralightem to mi idzie coraz lepiej, bo jakieś tam ryby udało się połowić. Może nie za każdym wyjazdem, ale cieszę się, że przynajmniej ogarnąłem najważniejszą rzecz, a mianowicie to, że już nie rwę tyle gum, bo w lutym w Sanie to chyba zostawiłem z 300 zł, serio. Dobra, idę, próbuję jeszcze coś złowić, może się coś uda. Na co Kamil weszło? Jest! O! Jest! Fajna ryba! Siedzi! Padnę do wody. Fajny, o fajny! Chyba, że to kleń. Ale fajna ryba. Co? Kleń chyba. Chyba tak, ale fajny. Ja on już w ogóle nie widzę. Dobra, idzie, kleń. Wow. Co, kleń? Klenior. Zobacz, jaki kaban. Widzisz, tu. Widzisz, Lucio? Widzisz, Lucio? Widzisz, Lucio? To jest ten, co do filmu miał być. Ty! Pan kleń, kurwa. Kleń. Ale jaki ładny luniek. Standardowo. Standardowo 54,5. Pięknie. Kurwa, jaka główka, 5,5? No. Pokaż go ładnie. Czekaj. Ale grubiutki. No taki, ponad 5 dych pewnie. No z 54 może. Czekaj. Wow. Pokaż normalnie, żeby go było. No z 5 dych pewnie będzie miał. Zaciśnij. Aha. No taki kleksik na... 50, no. Na librę. Zobaczmy. Ale ten już jest chudy coś. Jak chudy? Popatrz na... Co ty chudy jest? Tamte były... Lucio, chudy, tamte... popatrz od dołu. Tak zardzewiała. Czekaj. Mniej więcej, żebyśmy widzieli. 5 dych. No, ile? Ile? 52. No, no tak myślałem, 53. 52. No, ładnie. Dobra.
Czekaj. Ale zaklął. A myślałeś, że masz dużego pstrąga pewnie. Co? Myślałeś, że masz dużego pstrąga. Myślałem, że bonus taki, że to trochę do płetu. No ale zechlał, no. A ty widziałeś, tak? No nie. Taka fajna klucha na Libra. 52 cm. Wraca do wody. Zimna. Uciekaj. Poszedł pięknie. Wow. Jak przed chwilą widzieliście, wyjechał fajny kleń 52 cm na 4,5 cm larwę z Libry w kolorze takiego sera, który bardzo dobrze mi się tutaj ostatnio sprawdza. Kleń stał w dołku za przeszkodą. Widziałem, że guma wleciała w dołek i wtedy właśnie nastąpiło fajne, mocne branie. Jesteśmy na odcinku pstrągowym, a od rana nikt nie miał brania jeszcze pstrąga, także taki kleń 52 cm to jest bardzo fajny przyłów tutaj i fajnie walczył, także trochę morale wzrosły i zobaczymy. Mamy czas do 14, także jeszcze może uda się coś złowić. Tak? Pięknie, czekaj, idę. Duży? A jest? Arek ma klenia. Co? Leń? Pięknie. Czekaj, podbiorę ci go może jakoś. O, pstrąg, dawaj go tu. Dawaj go tu. Ty, to nie wiem, czy to nie jest ten. No? Chyba tak, czekaj. Albo trotka, nie wiem co to jest. Jo, ale piękna. Ale jakie branie w ogóle w ciekawie nie czuć. Ja pierdzielę. Jest. Ty. Piękne. Ale patrz jaka jest ten. Ona jest uszkodzona tutaj. No coś w ogóle trzepało tak głową, jakbyś myślał. Ja, ale pięknie. Ale to nie wiem czy to jest trotka, to pstrąg chyba. Pstrąg chyba, ale pokaż, bo ja też nie wiem. Czekaj. Ma czerwone kropki jakieś tam? Czekaj. Pokaż. Wow. No. Zmierzymy. Kurde, ponad 5 dych. To będzie rekord, nie? No. Dobra, czekaj, pokażę tylko. Na co? O, larwa Libry. Ale, czekaj. No, całą zeżar, nie? To dobrze. Czekaj. Ale pociechany jest. No, czekaj, ja zrobię szybko zdjęcie. Czekaj, nie ruszę się. 57. Ile? 58 może. Jej. Weź tam tą rękę. Weź. No, jeszcze raz. Dobra. Czekaj. A ja nie mówię, żeby się uśmiechnąć czy coś, nic nie mówię. Dobrze. Jest dobrze. Pięknie. No może mi ucieknie. Pięknie. 57. Pokaż go ładnie 58. Tu do kamery jeszcze. 58. Tak, ładny, piękny. Ale tutaj patrzcie jakie ma płetwy po obgryzane. Nie wiem czy to wydra. Patrz tu jakie, jak, nie? No. Napiszcie w komentarzu, co to mogło jej się stać. Ale piękna rybka. Ale woda zimna. No już ucieka, poszła. Pięknie. Ekstra. Bam. No pokaż ładnie do kamery, na co wzięła. No poczekaj. No co my tam mamy? Na bójka przynęte. Mhm. No. No Libra, tak? Larwa 4,5 cm. Od Libry. Na główce jakiej? 2 gramy to jest. No to jest 2 gramy. 5,5 mm. No mniej więcej 2 gramy.
Jest! Wow, ale ryba. W końcu jest fajny strąg na librę. Ale bronie atomowe. Super. Już wam pokazuję. Tak, jest 45 pewnie. O! Tak, uciekł, no pewnie. Wypiął się i uciekł. Kurde, ale lipa. Ja ci kręcę. No trudno. Ryba też musi mieć szansę. Larwę nabijamy tak, żeby na haku robił się taki łuk. Ona wtedy lepiej pracuje. No i mam w końcu upragnionego pstrąga. Już kończymy łowienie, ale wpadł piękny 40. Myślę, że możemy 4 dyszki. Ale tylko czekaj, będzie wariował teraz. Pięknie. O, walnął w librę. Bardzo ładnie, piękna rybka. Dawaj to. Dobra. Biała libra. No dzisiaj bezkonkurencyjna. Także zrobiona robota pięknie. Zmierzyłem strąga. Ma 44 cm. Taka bestia. I wraca do sala. Jest! O kurde! Ale strąg.
Wow, ale grubo. Chłopie. Nie wiem, czy nie dziki czasem. Nie, kleń, jaki chłopie kleń, to 6 dych, stary. Ja pierdzielę, szok. Rekord? Chłopie, jaka klucha. Jaka knaga. Ja pierdzielę, stary, chodź tu, pomożesz mi. No idę. Jeszcze większy chyba od tych wszystkich, które złapałem w tym roku. Patrz tu, stary. Patrz, jaka ryba. Będzie 6 dych. Ale jaki kaban. Będzie rekord. No. Dawaj go, kurde. Pięknie, będzie koło 6 dych. Ja pierdzielę. Kurwa, ty ja pierdzielę. Zawsze jak jedziesz na pół, ja myślałem, stary, że to pstrąg. Zaraz go zmierzymy, czekaj, tylko pokażę do kamery. Nie, ja cię, ty nie wiem, czy nie będziesz 6 dych. Nie, chyba nie będzie miał, chociaż... No nie wiem, bardzo ładnie. Chociaż nie wiem, smogo. Zassał pięknie larwę od libry białą. Kurde, ale szedł jak torpeda, chłopie. Ja pierdzie. Taka klucha. Ja pierdzie. 55 myślę. No, lekko 55 będzie miał, myślę. Zaraz go zmierzymy. Klucha, no. Ja myślałem, że to stary pstrąg. Szedł jak chłopie, jak torpeda. No i co tu dużo mówić. Libra robi robotę. Już wam pokazuję jeszcze raz tą rybę. No chodź tu, chodź. Jakoś dziwnym trafem mnie te pstrągi omijają, ale za to w nagrodę takie kluski biorą. Ten ma 53 cm, zmierzyliśmy go, ale masakra gruba z taki, że po braniu wyskoczył. Myślałem, że to pstrąg, kurde, narobił takiego rabanu, że szok. Wypuszczamy go. O, jaki zimny, zimna woda. Straszny kaban. Chodź tu. O, taki, buźkaj do wody. Uciekaj. Ale klenicho. No. Boże, pięknie. Mamy godzinę 15. Kończę łowienie. Małe podsumowanie. Ja złapałem dwa duże klenie. 52 i 53. Pstrąga na 44. Drugi taki 40-tak odpłynął, bo nie zdążyłem go pokazać do kamery. Arek złapał dwa pstrągi. Miał też kilka brań, ja też miałem kilka brań niezaciętych. Kamil też miał kilka brań i kilka ryb mu też spadło, także dzień dzisiaj bardzo dobry. Brania były bardzo mocne, pewne. Nie były to jakieś podskubywania czy coś. Dlatego bardzo fajnie udało się dzisiaj połowić, także życzę każdemu z was, żebyście mieli też takie dni nad wodą. I co? Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.